Dzień dobry Państwu, Szczepan Janko, tydzień w 7 minut. Nie było mnie troszkę i szybciutko wracamy do wydarzeń w samorządzie lokalnym. Ostatnia sesja i taka oto wypowiedź naszej mojej drogiej Pani Burmistrz. Oczywiście potrzeb jest wiele, jeżeli chodzi o gospodarkę komunalną i budownictwo komunalne i to z pewnością jako miasto Białogard będziemy to jest jedna z rzeczy, że tak powiem, w ostatnim czasie najważniejsza, oprócz rzeczy gospodarczych w mieście Białogard to to, jakby oczekiwania mieszkańców wskazują i też w rozmowach prywatnych i na spotkaniach na to, żeby przede wszystkim budować mieszkania. No właśnie ostatnimi czasy. A przecież ten budynek na Konopnickiej powstać już mógł kilka lat wcześniej. A dlaczego nie powstał? Albo jedna z pań, która pracuje w tym urzędzie, miała takie widzi się, które, jak się okazuje na ostatniej sesji, pani burmistrz skwitowała takim zdaniem. Ostatnie jakby. Wydarzenia pokazały, że jakby naj, najmniejsze zainteresowanie, najtrudniej było zasiedlić kawalerki. I zupełnie inaczej niż nam się wydawało, że jednak mniejsze mieszkania, okazuje się, że nie minimum dwa pokoje minimum dwa pokoje i taka było, było, takie było największe zapotrzebowanie osób, które starały się o mieszkania, więc z pewnością ten czynnik zostanie wzięty pod uwagę. Zostanie wzięty pod uwagę. A dlaczego nie został wzięty wcześniej? A pamiętam prelekcję poprzedniego prezesa BTBS-u na sesji źródło finansowania, jak ten budynek miał wyglądać, ale nie, pani Karolina chciała kawalerki. Wielokrotnie na sesjach pytałem, kto podjął tę decyzję, gdzie jest na to papier, ile to publicznych pieniędzy kosztowało, bo budynek trzeba było przeprojektować. A teraz się okazuje, że to był błąd. No ale tego błędu już nie popełnimy. I teraz ostatnia rzecz, która mnie tak osobiście lekko dotknęła. Proszę bardzo. Ja dość szeroko mówiłam w swoim wcześniejszym zdaniu na temat gospodarki komunalnej. I to pan, jako radny, był jeden z przeciwnych zmianom w planie zagospodarowania przestrzennego, żeby budownictwo komunalne w mieście Białogard mogło istnieć. Ja tylko tak w gwoli przypomnienia. Ja też tak tylko w gwoli przypomnienia. Drodzy państwo, to pani burmistrz piła do radnego Borkowskiego. I do dziesięciu radnych, którzy na przedostatniej sesji nie chcieli się zgodzić na przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard jako całości, ponieważ mieli do tego planu dwie poprawki. Ale te poprawki w ogóle nie dotyczyły budownictwa komunalnego. I przygniecie Nikolanem ze strachem w oczach radnego Sosnowskiego. A ten plan zagospodarowania a przeszedł, jak to się mówi. Z tego, co mi dzisiaj wiadomo, pan wojewoda jeszcze nie opublikował, więc ten plan w życie nie wszedł. Ale z pełną stanowczością mówię państwu, to, co mówiła a pani burmistrz, mija się z prawdą. Nikt z tej dziesiątki nie był przeciwny budownictwu komunalnemu w Białogardzie. Nie znam nikogo z radnych, a bynajmniej nie jest mi znana żadna opinia, żeby ktoś z nas był przeciwko takim planom, budowaniu itd., itd. A na koniec przypominam, że jestem jedynym radnym, który w sposób oficjalny złożył wniosek do zmian w planie zagospodarowania, polegających na tym, że tereny zielone za szkołą SP4. Przeznaczyć na budownictwo mieszkaniowe, tak samo jak działkę przy ulicy Grunwaldzkiej 44. Nikt, nawet paść królowej, nie wpadł na taki pomysł. I przypinanie sobie teraz łatki, że jest to pomysł tylko pani burmistrz, jest też delikatnie mówiąc niezgodny z prawdą. E, no cóż, budujmy, budujmy, budujmy ale wolałbym, żeby decyzje czy sprzedawać, jak budować, zapadały kolegialnie, a nie w zaciszu e, gabinetów, co by nie wyszło takie powtórne fopa jak z kawalerkami. Pozdrawiam, do zobaczenia za tydzień, teraz z naładowanymi akumulatorami trzeba wziąć się do roboty. Pozdrawiam.